Cześć, witam Was z Płojem. Przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć nowo wybudowany tor dla rolkarzy, który znajduje się za mną. To jest tor, który według samorządowców miejscowych ma być rajem dla rolkarzy, deskorolkarzy, rowerzystów, a także biegaczy. Nieprzypadkowo jestem tu akurat dzisiaj, bo na dzisiaj zaplanowano pewien sympatyczny event na godzinę 18. Mam nadzieję, że on organizatorom wypali. Postanowiłem, że skoro tutaj jestem, to ten tor przetestuję również osobiście. Co prawda nie mam ze sobą rolek, nie mam ze sobą deskorolki, nie mam roweru, ale mam hulajnogę elektryczną i przy użyciu tego urządzenia przetestuję nawierzchnię toru dla rolkarzy Płajma. Powstało to tak szybko w naszych głowach, że zrobimy taki przejazd tutaj właśnie przez na tym torze nowo powstałym, ale widać, że po tym, ile osób przyszło, że było zapotrzebowanie na to, że w naszej gminie bardzo dużo osób jeździ na rolkach. Widać po tutaj naszych panach, to widać też profesjonaliści, a niektórzy uczestniczący w mistrzostwach nawet chyba polskie, ile dobrze pamiętam. No i słuchajcie, okazuje się, że w Kłaju rolkarzy nie brakuje. Przyszło bardzo dużo osób, co więcej okazuje się, że tutaj są zawodnicy, którzy trenują w krakowskich klubach i startują w zawodach rangi ogólnopolskiej. Oni chwalą ten tor. Wiadomo, nie jest to tor profesjonalny, ale do nauki i do przede wszystkim do nauki pokonywania wiraży podobno nadaje się świetnie, więc świetna inwestycja. Zapomniałem dodać, na hulajnodze elektrycznej jeździ się po nim wyśmienicie. Mała uwaga na koniec. Dajcie znać w komentarzach, czy tego typu forma relacjonowania rzeczywistości, która nas otacza, Wam się podoba. Jeśli tak, być może będziemy te formy powielać. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.